Kwiecień 1938 roku. Czcigodna Matko, nie wątpię, że Najświętsze Serce Jezusa przyjmie z radością tę książkę wychodzącą z druku, a pełną wielkiej miłości natchnionej przez Jego łaskę najpokorniejszej Jego służebnicy, siostrze Józefie Menendez, aby te karty przyczyniły się skutecznie do rozwinięcia w wielu duszach coraz to pełniejszej i coraz bardziej miłosnej ufności w nieskończone miłosierdzie Jego boskiego serca względem biednych grzeszników, którymi my wszyscy jesteśmy. Oto moje życzenie, które łączę z błogosławieństwem dla niej i dla zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego, kardynał Pacelli. Oświadczenie. Ogłaszając drugim te karty zawierające krótki życiorys siostry Józefy Menendez i przekazane jej przez Chrystusa Pana orędzia dla świata, zaznaczamy, że nie chcemy nic orzekać o naturze tych faktów i poddajemy się w tej sprawie bez zastrzeżeń wyrokowi Kościoła Świętego, wydawca. Orędzie miłości i miłosierdzia, nowe objawienia Chrystusa Pana. Miłość woła. Jest miłość, która nie ma początku i końca mieć nie będzie, bo jest wieczna. Miłością wieczną umiłowałem Cię, woła Bóg przez proroka, a święty Jan w Ewangelii swojej mówi o Chrystusie, że umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował. Tej miłości dał Bóg wyraz niezniszczalny we wcieleniu, w odkupieniu i w Eucharystii, przemówił do nas przez Syna, a Syn oznajmił nam wszystko, co słyszał od Ojca. Zostawił nam skarb prawdy objawionej, strzeżony Kościół, ale miłość Jego płomienna, miłość dla tych dusz, które krwią własną od piekła wybawił, wciąż chce się ludziom przypominać poprzez całą historię Kościoła. Snuje się nić złota objawień prywatnych, w których Jezus mówi ludziom o swej miłości. Coraz to uchyla zasłonę kryjącą tajemnicę rzeczywistości nadprzyrodzonej i przypomina ludzkości, że On jest zbawieniem. Zwłaszcza od czasu, gdy świętej Małgorzacie Marii odsłonił swe boskie serce, coraz częściej usiłuje przez słowa płomienne obudzić gorącą wiarę, a dziś w epoce niewiary, egoizmu i nienawiści mnoży w szczególny sposób swoje wezwania. O jednym z nich mówi niniejsza książeczka. Usłyszała je między rokiem 1920 a 1923. Siostra Józefa Menendez, zakonnica konwerska Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego. Głośne już za granicą po raz pierwszy ma być usłyszane w Ojczyźnie naszej. Chrystus przeznaczył je dla całego świata, a więc i dla Polski, a chwila obecna zdaje się być szczególnie odpowiednią do zapoznania narodu naszego z tym Bożym wezwaniem. Wkraczamy właśnie w rok 1948, który ma być z woli najczcigodniejszego episkopatu naszego rokiem odrodzenia duchowego, rokiem poświęcenia jednostek, rodzin i całej Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Przeczytanie płomiennego chrystusowego wezwania zawartego w kartach tej książeczki może ułatwić duszom zrozumienie, czego serce Boże od nich oczekuje. Może obalić wiele uprzedzeń, usunąć mrożący duszę lęk, przezwyciężyć sceptycyzm wielu, ożywić gasnącą w niejednym wiarę, obudzić ufność, miłość i wielkoduszną gotowość do poświęceń. Miłość woła. Pierwszy piątek stycznia 1948 roku. Fakty. Józefa Menendez urodziła się w Madrycie dnia 4 lutego
1890 roku w rodzinie robotniczej była najstarszą z czterech córek i najbardziej przez ojca kochaną. Dzięki jego pracowitości i zapobiegliwości matki rodzina cieszyła się względnym dobrobytem. W religijnej, czystej i pogodnej atmosferze dziwnie szybko rozwijała się mała Józefa. Ojciec sam uczył ją czytać i pisać, a zachwycony jej postępami marzył, by została kiedyś nauczycielką, ale Bóg miał inne zamiary, do których długo i boleśnie Józefę przygotowywał. Przyjaciel rodziny, ksiądz Rubbio, późniejszy jezuita, wysłuchawszy pierwszej spowiedzi dziewczątka, uderzony jej podatnością na rzeczy Boże, zaczął ją wdrażać w życie wewnętrzne, odpowiednie jej wiekowi, uczył obcowania z Bogiem mieszkającym w jej duszy przez częste akty strzeliste. Później dał jej książeczkę Kwadrans rozmyślania według świętej Teresy, która przez długie lata była źródłem jej pokarmu duchowego, żywa, wesoła, nieco dumna, lecz pełna serca i nadzwyczaj uczynna. Józefa kochana była przez wszystkich. Ojciec oddał ją do szkoły zawodowej, gdzie wyuczyła się szycia i krawiectwa. Jednocześnie charakter hartował się w zetknięciu z różnymi prądami niezgodnymi z domową atmosferą. Od dnia pierwszej komunii świętej pragnęła Józefa gorąco oddać się całkowicie Bogu na służbę. Gdy miała już lat 17, wyjawia to ojcu, który rozgniewał się, chociaż był dobrym katolikiem, więc na razie zamilkła. Wkrótce grom po gromie zaczął uderzać w tę szczęśliwą dotąd rodzinę. Umarła bardzo kochana babka, potem najmłodsza siostra. Wreszcie zachorował ojciec na przewlekły tyfus, a matka na ciężkie zapalenie płuc. Józefa musiała dźwigać cały ciężar odpowiedzialności za chorych i za młodsze rodzeństwo. W modlitwie znajdowała siłę. Skromne oszczędności wyczerpały się wnet i nędza zajrzała w oczy. W tych ciężkich miesiącach ujawnia się głęboka już cnota Józefy. Wreszcie dobroć Boża usunęła przytłaczający krzyż. Matka wyzdrowiała zupełnie i prawie nagle za przyczyną świętej Magdaleny Zofii Barnat. Ojciec wprawdzie utrzymał się przy życiu, ale dawnych sił nie odzyskał i nie mógł już pracować, a po kilku latach pobożnie umarł. Troska o utrzymanie rodziny spadła więc na barki Józefy, odsuwając możliwości spełnienia się jej najgorętszych pragnień. Liczyła, że młodsza siostra zastąpi ją w domu i kształciła ją w tym celu. Toteż doznała dotkliwego zawodu, gdy ta siostra, otrzymawszy pozwolenie matki, wyprzedziła ją i wstąpiła do nowicjatu zakonnic Najświętszego Serca Jezusowego w Kamartin. Wiele innych jeszcze trudności i przeszkód musiała zwalczać. Józefa, zanim wreszcie po miesiącu pobytu w klasztorze w San Sebastian otworzyły się przed nią wrota nowicjatu Zgromadzenia Najświętszego Serca w Poitiers we Francji. 4 lutego 1920 roku Józefa miała wówczas 20 lat, ale duszę dojrzałą o głębokim już życiu wewnętrznym w klasztorze miała przeżyć tylko 4 lata. Treścią życia sióstr konwersek jest na zewnątrz, poza godzinami modlitwy i życia wspólnego, praca domowa, nieraz ciężka, wewnątrz duch skupienia i modlitwy, zwłaszcza zaś dążenie do ścisłego zjednoczenia z Najświętszym Sercem Jezusa przez coraz doskonalsze upodobnianie się do Niego. Ten ideał odpowiadał najzupełniej duszy Józefy, toteż od razu znalazła się w swoim żywiole. Dwa pierwsze tygodnie postulatu upłynęły jej w niezamąconym szczęściu i pokoju. Potem nagle ogarnęły ją ciemności wewnętrzne, zaczęła się wahać
Tęsknota za ojczyzną, troska o matkę, najmłodszą siostrę trawiła jej serce. Nieznajomość języka francuskiego wydawała się jej przeszkodą nie do usunięcia. Matka, asystentka, znająca język hiszpański, uspokoiła postulantkę, widząc w jej wahaniach zwykłą i częstą w początkach pokusę, lecz wkrótce pokusy te nabrały niezwykłego nasilenia. Pewnej nocy w kwietniu Józefa, obudziwszy się, ucałowała swój krzyżyk, mówiąc w sercu: „Mój Boże, od dzisiaj będę Cię kochać jeszcze więcej”. W tej samej chwili spadły na nią ciosy tak silne, że myślała, że umrze. Męka ta trwała całą resztę nocy. Podczas rannego rozmyślania i mszy świętej bała się tak strasznie, że nie wypuszczała z rąk krzyżyka. Była zupełnie wyczerpana. Na mszy świętej wszystko ustało, ale ból po ciosach czuła jeszcze przez kilka dni. W ten sposób zaczyna się walka, jaką Józefa ma toczyć przez całe swe życie z nieprzyjacielem dusz. W następnych miesiącach ponawia on swe gwałtowne ataki. Józefa szuka wtedy pomocy i znajduje spokój w wyznaniu wszystkiego matce, asystentce i w posłuszeństwie. Wśród takich prób kończy się jej postulat. Dzień 16 lipca miał jej przynieść łaskę obłóczyn, lecz fala nieoczekiwanych cierpień pozostawia ją w bolesnym wahaniu. Co zrobić? To postanawia, by pójść za wszelką cenę za wolą Bożą. To czuje się jakby sparaliżowana na myśl, ile ją ta zgoda może kosztować. Tak było do dnia, pisze, w którym Jezus raczył mi dać poznać jasno swoją boską obecność i wlał mi w duszę tyle światła i pociechy. W sobotę, 5 czerwca, po silniejszym ataku szatana, Józefa, zdecydowana opuścić klasztor, weszła z siostrami do kaplicy na adorację wieczorną, powtarzając jeszcze: „Nie, nie, przeoblekę habitu, wracam do domu”. Nagle opowiada naiwnie: „Popadam jakby w słodki sen i obudziłam się w ranie serca Bożego. Nie potrafię wytłumaczyć, co się ze mną działo. Jezu, proszę Cię jedynie o to, by Cię kochać i być wierną powołaniu”. Wśród zalewającej ją jasności widzi grzechy świata i ofiarowuje swe życie, aby pocieszyć zranione serce Jezusowe. Silne pragnienie zjednoczenia się z Nim obejmuje ją i żadna ofiara nie wydaje się jej zbyt wielka, aby pozostać wierną powołaniu. Noc ustąpiła wobec tej Bożej światłości, a miejsce cierpienia zajęło niezgłębione szczęście. „Bóg mój to uczynił”, pisze dalej w swych notatkach kreślonych na rozkaz przełożonych. „Zawstydzona jestem taką Jego dobrocią. Proszę Go tylko o dwie rzeczy, o miłość i wdzięczność dla Jego boskiego serca. Więcej niż kiedykolwiek widzę moją słabość, ale też więcej niż kiedykolwiek oczekuję od Niego siły i odwagi”. W Wigilię Obłóczyn 15 lipca pokusa była znów tak silna, pisze Józefa, że mogłam jedynie tą walkę Bogu ofiarować. „O mój Boże, to co kocham najwięcej, moją wolność, moją rodzinę, moją ojczyznę, słowem wszystko, co jest dla mnie źródłem pokusy, ofiaruję Ci, bo chcę tylko jednego, być wierną lub umrzeć”. Wtedy Jezus raczył mnie pocieszyć. Wieczorem Józefa dostaje pozwolenie na odprawienie godziny świętej i zaczyna ją głębokim aktem uniżenia. „Nagle ujrzałam Go przed sobą”, pisze, „w jaśniejącej bielą tunicę. Serce Jego zdawało się wyrywać z piersi. Ponieważ byłam sama na chórze, upadłam twarzą na ziemię, uniżając się jak mogłam w milczeniu. Po chwili ciszy Pan przytulił mnie do swego serca i pokazując w nim 6 cierni, rzekł głosem, który przenika duszę do głębi: „Córko moja, wyjmij je”. „Tak, wyjmij mi te ciernie”. W piątek 16 lipca, w dniu moich obłóczyn, w chwili,
Gdy otrzymałam biały welon, Jezus ukazał mi się i wprowadził do rany serca. Mogłam wymówić jedynie te słowa: mój Boże, jestem Twoją na zawsze, i pozwoliłam sobie powiedzieć Mu o mojej wielkiej miłości. Wtedy mi odrzekł: ja także, Józefo, miłuję Cię bezgranicznie, nie potrafię wyrazić, jak niezmiernym pokojem i miłością przepełnił dnia tego me serce. Tak się zaczyna przedziwna historia duszy słabej, lecz wiernej, o którą walczą ze sobą dwie moce Chrystusa. Chrystus daje nieraz szatanowi władzę nad swą ukochaną oblubienicą, aby wydobyć z niej najwięcej miłości i zadośćuczynienia za grzeszników. W chwilach krytycznych Matka Najświętsza przychodzi jej z pomocą. Święta Magdalena Zofia też nieraz umacnia swą córkę. 25 sierpnia 1920 roku Pan Jezus daje poznać Józefie owocność przebytych cierpień i walk zwycięskich. Pokusą, oznajmiając jej o zbawieniu pewnej duszy, nie jest ona stąd, ale z Twojej ojczyzny. Zbawiłem ją dla ofiary, jaką uczyniła ze swego kraju. Powiedz mi, Józefo, czy kochasz swoją ojczyznę? Tak, Panie, ale Ciebie jeszcze bardziej. Słuchaj, Józefo, odkąd tu jesteś, posłużyłem się Twoimi cierpieniami, aby zbawić tę duszę i pięć innych, które były daleko ode mnie. Były to zapewne owe ciernie w sercu Jezusa, ukazane poprzednio Józefie. W ciągu następnych miesięcy Józefa miała doświadczyć kolejno następujących po sobie stanów duchowych, przez które Pan Jezus oczyszczał i urabiał stopniowo jej duszę. Ukazuje się jej niespodziewanie, czy to w kaplicy, czy to przy pracy, czy w refektarzu, lub w czasie rekreacji. W tych objawieniach miał on niezawodnie na myśli ugruntowanie w jej duszy wiary, że zawsze i wszędzie jest z nią jako Bóg, choć niewidzialnie i nieodczuwalnie. Czysta, prosta dusza Józefy przyjmuje tę wizję bez zdziwienia, z głęboką pokorą. Od czasu do czasu zostawia ją Pan Jezus przez dni i tygodnie całe w osamotnieniu ducha, dając jej odczuć całą słabość jej natury. Tęsknota za matką i troska o nią trawi znów jej czułe serce. Różne szczegóły życia zakonnego, a szczególnie upokorzenia, bardzo ją kosztują. Najtrudniejsze wydaje się jej posłuszeństwo w zbawieniu sprawy ze wszystkiego swoim przełożonym. Żądanie to miało być w zamiarach Bożych nie tylko sprawdzianem tej niezwykłej drogi, ale miało stworzyć dokument wielkiej wagi. Przełożone zapisywały wyznania Józefy wraz z ich datą i godziną, dzień po dniu. Ona zaś miała nakazane co wieczór po skończonej robocie spisać zdarzenia dnia. Czyniła to szybko, ale niezgrabnym pismem na kartkach przygotowanych dla niej w maleńkim pokoju obok celi przełożonej. Kartek tych nigdy nie odczytywała. Dzień jej tak był szlachetnie wypełniony pracą i obowiązkami życia wspólnego, że zupełnie nie miała możliwości przemyśliwania i układania swych zeznań. Są one nacechowane bezpośrednią szczerością, kierująca wszystkim opatrzność Boża, dozwalając na tak szczegółowe utrwalenie przeżyć Józefy, miała zapewne na celu nie tyle ją samą, ile dobro wielu dusz, które w tych notatkach czerpać będą praktyczne wskazówki. Pan Jezus żłobi przez te różne przejścia w duszy swej wybranej głębię oderwania, oddania się i pokory, bo tylko w duszach pokornych Jego łaski są bezpieczne. Powoli przygotowuje ją Pan na żertwę całopalną. Nieraz wskazuje jej tego lub owego grzesznika i wzywa, by za niego modliła się i cierpiała. Mówi do niej: od Twojej wierności uzależnię wierność wielu dusz, i po raz pierwszy dzieli się z nią
bólem swej cierniowej korony, cierpienie to tajemnicze nie zostawia na zewnątrz żadnego śladu widzialnego oprócz wielkiej bladości i wyrazu bólu na twarzy, a trwa nieraz długo, kilka godzin, we dnie lub w nocy, tak że Józefa nie wie, gdzie głowę skłonić. Pan Jezus przynosi jej swój krzyż, czuje ona jego ciężar i ugina się pod nim i z nim idzie do swych zwykłych zajęć. Wstręt naturalny do tej niezwykłej drogi być przedmiotem ciągłych walk wewnętrznych Józefy, która tak kochała życie proste, ukryte, tak się obawiała, by coś z jej przeżyć nie ujawniło się na zewnątrz. Pan Jezus stawia jej swe żądania w formie prośby. Pozwól mi działać w Tobie. Zawsze czekał na dobrowolne jej przyzwolenie. Parę razy pod naciskiem lęku Józefa się cofnęła, lecz potem wyrzucała sobie gorzko swą słabość, bo wiedziała, że uchylając się od cierpienia sprawia zawód Panu Jezusowi i krzywdzi duszę, ale Pan Jezus pouczył ją, że i upadki, i słabości nasze, jeśli zostaną odżałowane, służą także dobru dusz. Pan Jezus żądał też od niej ekspiacji za dusze będące w czyśćcu. Pierwsze zetknięcie z nimi zdziwiło ją, lecz powoli przyzwyczaiła się do Niego, słucha pokornych wyznań tych dusz zaprzyjaźnionych ze świata oraz ich próśb o modlitwy. Niektóre wyjawiają jej swe nazwiska oraz datę i miejsce zgonu. Ilekroć przełożona sprawdza te dane, zawsze okazują się one zgodne z prawdą. Oto parę cytat. Spędziłam 7 lat w grzechu ciężkim, a w czasie 3-letniej choroby stale odmawiałam spowiedzi. Przygotowałam sobie piekło, ale Twoje cierpienia wyjednały mi łaskę pojednania się z Bogiem. Teraz uproś mi skrócenie czyśćca. Inna, jestem w czyśćcu dlatego, że nie poszłam za głosem powołania. Przez lat 12 byłam w wielkim niebezpieczeństwie potępienia, bo aby zagłuszyć wyrzuty sumienia, oddawałam się grzesznym uciechom. Dobroć Boża raczyła posłużyć się Twoimi cierpieniami i zdobyłam się na odwagę powrócenia do Boga. Teraz bądź nadal miłosierną i wyrwij mnie stąd. Pewna dusza zakonna wyznawała, o jakże inaczej patrzy się na rzeczy ziemskie zza świata. Stanowisko jest niczym w oczach Boga, tylko czystość intencji stanowi o nadprzyrodzonej wartości naszych czynów. Gdyby wiedziano, co to jest jedna chwila w czyśćcu, jaką męką jest tęsknota za Bogiem, o jak trzeba odpokutowywać wszelkie dogadzanie sobie. Jakiś kapłan mówił, jakże nieskończona jest dobroć i miłosierdzie Boga, że raczy się posługiwać ofiarami i cierpieniami innych dusz dla wynagrodzenia za nasze wielkie niewierności. Ileż stopni chwały mógłbym był sobie wysłużyć, gdyby życie moje było inne. O ile stosunki z czyśćcem często zdarzają się w życiu świętych, o tyle do faktów zupełnie wyjątkowych należy ich bezpośredni kontakt z piekłem. Świętej Teresie z Awili raz jeden Bóg pokazał jakby z daleka miejsce przeznaczone dla niej, o ile by nie odpowiedziała wołaniu Bożemu. A wrażenie tej wizji było tak wstrząsające, że towarzyszyło świętej przez całe życie, pobudzając ją do niezmordowanej walki o dusze ludzkie przez modlitwę i pokutę. Józefa piekło nie tylko widziała, ale była przez szatana do piekła uprowadzona. Spędzała tam długie godziny, znosząc wszystkie męki potępionych, z wyjątkiem nienawiści Boga. Pan Jezus zezwalał na te męczarnie. Czynił to dlatego, że miał w tym swe pełne miłości zamiary. Kiedy schodzisz do tej otchłani, mówi do niej dnia 23 października 1922 roku, Twoje cierpienia ratują od zguby wiele dusz.
majestat Boży je przyjmuje jako wynagrodzenie za zniewagi doznane od nich, jako zadośćuczynienie za kary, na które zasłużyły. Pamiętaj zawsze, że to miłość moja dla Ciebie i dla dusz na to zezwala. Zgiełk zmieszanych głosów i brzęk łańcuchów dochodzący jakby z otchłani zwiastowały Józefie, co ją czeka, idąc za wskazówką przełożonych, opierała się temu wrażeniu, jak długo mogła, zagłuszając lęk pracą, aż zniewolona siłą diabelską, chroniła się do swego pokoiku obok celi przełożonej. Wtedy przebiegał ją jakby dreszcz i popadała w stan głębokiego omdlenia. Głowa i członki zwisały bezwładnie, ciało całe przybierało pozory śmierci. Serce tylko biło normalnie. Józefa żyła jakby nie żyjąc. Stan ten trwał dłużej lub krócej. Czasem przedłużał się do 6-7 godzin. Chwili przez Boga oznaczonej następowało znów lekkie drgnienie i ciało odzyskiwało życie. Wielkie łzy płynęły z oczu biednej ofiary. Cała postać wyrażała trudny do oddania ból, a woń siarki i spalenizny unosiła się w powietrzu jeszcze przez jakiś czas. W miarę odzyskiwania pełnej świadomości życia ogarniało Józefę głębokie wzruszenie, niewysłowiona radość na myśl o tym, że wolno jej jeszcze Boga miłować.